Spokojniej było w Płocku. Petrochemia też z determinacją walczy o pozostanie w najwyższej klasie, ale rywala miała łatwiejszego. Był nim katowicki GKS, któremu po zapewnieniu sobie europejskich pucharów jakby nie zależało na punktach, na dobrym imieniu i tym podobnych. Korzystają z tego inni. Na pewno my będziemy starać się grać o zwycięstwo. Właśnie na przekór tym wszystkim, którzy myślą, że w jakiś sposób będzie tutaj miejsce jakiś układ. Po prostu będziemy chcieli grać jak najkorzystniejszy wynik, a zobaczymy, co będzie na boisku. Słowa pomocnika z Katowic nie znalazły potwierdzenia na boisku. GKS w Płocku w meczu z Petrochemią przynajmniej w pierwszej połowie przypominał przypadkowo zebraną drużynę, której na dodatek kazano grać za karę. Pierwszą bramkę dla Petrochemii zdobył Rafał Siadaczka. Kilka minut później było już 2-0. Po rzucie wolnym dla GKS-u piłka zamiast do bramki Sidorczuka trafiła do Siadaczki, który oddał ją Marcinowi Gocejnie. Ten ograł obrońcę Katowic i pokonał Janusza Jojkę. Wreszcie trzeci gol. Paweł Miążkiewicz przebiega pół boiska, dośrodkowuje do Romana Grigorczuka, który bez problemu pakuje piłkę do siatki GKS-u. Wynik marzenie dla Petrochemii, a dla Katowic? Czy Petrochemia tak gra znakomicie, czy GKS tak słabo? Trudno mi odpowiedzieć, co prawda siedzę z boku, obserwuję, no naprawdę jest mi trochę przykro za kolegów, ponieważ 3-0 no jest to wysoki wynik i raczej meczu tego na pewno nie wygramy. Robimy zbyt dużo błędów w obronie, nie wiem z czego to się bierze. Muszę powiedzieć szczerze, że mamy podwójne premie za ten mecz, ale efektów nie widać żadnych. Co mają sądzić dziennikarze? Petrochemia walczy o utrzymanie, jest to jedna ze słabszych drużyn w lidze, GKS jest jedna z najsilniejszych drużyn w lidze. Przedostatnia kolejka, Petrochemia musi wygrać ten mecz i prowadzi po pierwszej połowie 3-0. W dniu dzisiejszym wydaje mi się, że Petrochemia nie gra wielkiego meczu, po prostu wykorzystuje nasze błędy, jakie my popełniamy i stąd taki wysoki wynik. Ale pana koledzy biegają po boisku zupełnie jakby byli nieprzygotowani kondycyjnie do tego spotkania. Trudno mi powiedzieć, że to w podświadomości tkwi jakieś, że za tydzień gramy ważny mecz pucharowy z Legią. Może jakieś oszczędzanie się takie pod względem, że bojąc się o kontuzję jakąś. W drugiej połowie Petrochemia pilnowała wyniku. GKS z dwoma nowymi graczami, Adamem Kuczem i Krzysztofem Walczakiem, grał niewiele lepiej. Ten drugi zmarnował zresztą rzut karny wywalczony przez Kucza. Dwa punkty Petrochemii przedłużyły marzenia tego ambitnego zespołu o pozostaniu w pierwszej lidze. Praktycznie tutaj wszystkie mecze, jakie gramy w Płocku, to remisujemy, wygrywamy walką. No widać, tak jak powiedziałem, że chcą się utrzymać i to jest najważniejsze. Zdają sobie sprawę, że jeżeli by stracili tą pierwszoligową pracę, tak jak ja to nazywam, to ich standard życia się na pewno by obniżył. No i robią wszystko, żeby grać w tej pierwszej lidze. Chwała chłopcom za tym, że w dzisiejszym meczu wykazali taki ogromny hart i wolę walki, że potrafili po prostu pokonać bądź czołowy zespół Polski, czy zero, a mogło się skończyć znacznie jeszcze wyższym wynikiem, prawda? Jasne, że nie wytrzymaliśmy tego meczu kondycyjnie do końca, ale to, co oni włożyli wysiłku w pierwszej połowie, co stracili zdrowia w pierwszej połowie, to daj Boże, żeby powiedzmy inne drużyny też tak walczyły. Natomiast dlatego dla nas to nic nowego, że w następnym spotkaniu, tym ostatnim, to będzie znów mecz o wszystko. To my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ja sądzę, że chłopcy tą walkę podejmą i ten cel, który żeśmy postawili, sobie osiągną, ale nawet gdyby nie osiągnęli ten cel, to zrobili rzeczywiście przeogromną robotę tutaj. To muszę otwarcie powiedzieć. Dwa zdobyte wczoraj punkty przedłużają nadzieję Petrochemii, ale nie składa broni także inny Beniaminek. W Częstochowie, znajdujący się w podobnej sytuacji Raków, grał ze zdegradowaną już dawno Wartą Poznań. Gdyby ktoś spodziewał się łatwego zwycięstwa gospodarzy, myliłby się. Trener Warty Poznań, Krzysztof Pawlak, jak zmobilizować drużynę, która już zdegradowana jest do drugiej ligi? No to jest fakt, którego już się nie da odwrócić. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowania zespołu już z myślą o drugiej lidze. Praktycznie gra 7 bardzo młodych chłopaków. Rutyny i młodości powinien dać jakąś taką mieszankę, która pozwoli nam nie za długo przebywać w drugiej lidze. Pomimo tego, że spadliśmy już do drugiej ligi, to mi się wydaje, że warto walczyć o koronę Króla Strzelców. Jest to wielka sprawa i cieszyłbym się bardzo, jakbym ją zdobył. Raków ma taką specyfikę, że po prostu z lepszymi drużynami gramy o wiele lepiej niż z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, od nas nawet. I tak były, pokazały mecze z Hutnikiem Kraków i z Ruchem Chorzów. Mówię teoretycznie słabsi, bo byliśmy na tej samej pozycji, ale u siebie zremisowaliśmy, a potrafiliśmy wygrać z Górnikiem Zabrze i z Widzewem Łódź u siebie. Do meczu przedostatniej szansy Raków przystąpił przetrzebiony kontuzjami i kartkami, ale z wolą zwycięstwa.
Wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem. W 17 minucie po akcji Załęskiego i Sopy ładnym strzałem głową popisał się Jan Spychalski, zdobywając prowadzenie. To 8 gol Spychalskiego w pierwszej lidze. Na tę bramkę dni. Po utracie gola Warta rzuciła się do ataku. Solowa akcja Pawelca, ale na posterunku Andrzej Kretek. W 32 minucie było 1-1. Zagranie Weissa, jednego z tych młodych, o których mówił trener Pawlak, i gol Krzysztofa Klępki. W 40 minucie spotkania faulowany w polu karnym przez Onyszkę jest Spychalski. Sędzia pokazuje tylko żółty kartonik Onyszce, chociaż mogła być za to zagranie czerwona kartka. Do piłki ustawionej na 11 metrze podbiega Robert Szopa, strzela zbyt lekko, by zaskoczyć Onyszkę. W dalszym ciągu 1-1. Kilka minut później sędzia pan Andrzej Czyżniewski z Gdańska mógł podyktować 11 za faul Rybarczyka na skrzypku. Jednak tego nie zrobił. Bardzo zmobilizowany w tym spotkaniu był Piotr Prabucki, walczący o koronę króla strzelców. Przeszkodził mu w zdobyciu gola świetnie dysponowany Andrzej Kretek. W drugiej połowie napór Rakowa trwał, a dwukrotnie goście wybijali piłkę z linii bramkowej. Najpierw Jakołcewicz po strzale Spychalskiego, a kilka minut później Konkiewicz po akcji Piotra Bańskiego. Także poprzeczka uratowała gości przed utratą bramki po strzale Senorackiego. Gol padł dopiero w 90 minucie. Zagranie Spychalskiego z Załęskim i Krzysztof Stępień, 19-latek, zdobywa w 90 minucie zwycięskiego gola tego spotkania. Raków Częstochowa, Warta Poznań 2-1 i wielka radość piłkarzy oraz kibiców. Był to w ogóle mój pierwszy mecz rozegrany od początku. Bardzo się cieszę z tego powodu, że był to pierwszy mój gol, a zarazem tak ważny, bo przedłuża nasze szanse gry w pierwszej lidze.